joystyki pomocnicze AX są używane do sygnalizowania stanu otwarcia lub zamknięcia styku w głównych wyłącznika. Cztery styki pomocnicze są dostarczane w standardzie wraz z wyłącznikiem. Przed rozpoczęciem obsługi zwolnij sprężynę załączającą oraz otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Aby zdjąć przednią osłonę wyłącznika, odkręć cztery śruby znajdujące się w jej narożnikach. Następnie obniż dźwignię napędu ręcznego, aby ułatwić sobie zdejmowanie osłony. Styki pomocnicze są zamontowane nad napędem silnikowym wyłącznika. W razie potrzeby możesz wymontować styk pomocniczy. Żeby to zrobić, należy zdemontować kilka osłon oraz interfejsów połączeniowych. Wsuń nowy styk pomocniczy do odpowiedniego gniazda z oznaczeniem AX1 do 4. Gdy usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że styk pomocniczy został prawidłowo zamontowany. Umieść listwę zaciskową w podstawie znajdującej się na górze wyłącznika. Zamocuj z powrotem interfejs złącze za pomocą śrub ćwierćobrotowych. Przestrzegaj schematu elektrycznego, który jest dostępny w dokumentacji technicznej. Aby zamocować przednią osłonę wyłącznika, pociągnij za dźwignię napędu. Załóż osłonę i przykręć ją czterema śrubami.